Achieved with CryEngine. Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Nazywam się Robert Hawkins i jestem amerykańskim korespondentem wojennym nadającym z samego serca oblężonej Warszawy. Zaraz opowiem wam historię. Historię zwyczajnych mężczyzn i kobiet z całej Europy, którzy stawili czoła nazistowskiej tyranii. Jakie ofiary gotowi są ponieść. Dokumentowałem ich losy, by wam o nich opowiedzieć. To historia ruchu oporu. Jazda! Rzucę się! Nie myślałem, że będzie aż tak źle! Zanim cokolwiek zmieni się na lepsze, będzie jeszcze gorzej. Musimy wchodzić! Musimy pomóc! Musimy utrzymać linię! Spędziłem trochę czasu w Hiszpanii. To było w 38. No i we Francji. Francji?
Opowiesz mi o tym później. Pośpiesz, Hawkins, nie mamy całego dnia. Idziemy. Tędy! Głosy z podziemi. Co? Przeszukałeś moje rzeczy? Oczywiście. Piszesz o ruchu oporu? Ja po prostu zapisuję swoje myśli. Właściwie to tylko obserwacje. Słowa mogą stać się bronią w każdych rękach. Pamiętaj o tym, rejestrując swoje obserwacje. To ojczyzna mojej matki. Nie zapominam o tym ani na chwilę. To dobrze. Zera Hawkins, spóźniliście się. Nasz grafik nie uwzględniał spotkań z Niemcami. Lepiej późno niż wcale. To typowe dla polityki waszego prezydenta Roosevelta, czyż nie? Dobra, mamy zająć Kościół Świętego Krzyża. Zaskoczymy hitlerowców, atakując z dwóch kierunków. Piszecie się na tę akcję? Jak najbardziej. Mogę zabrać ze sobą Hawkinsa? Nie. Dla niego mam inne zadanie. Żeby zaskoczyć obrońców w kościele, musimy zaatakować przynajmniej z dwóch kierunków. Zobaczę, co da się zrobić. Ten tunel zaprowadzi cię w pobliże szkoły, a tym najszybciej dojdziesz do posterunku. Wyposażenie dostaniesz tam, u Kowalskiego. I powodzenia. Widzimy się później. Kozera, weź kilku ludzi i zatrzymaj ten konwój. Nie możesz pozwolić, żeby tu dotarli. Masz to jak w banku. Wy dwa idziecie ze mną. Ruszamy. Tak jest. Który wolisz? Tak myślałem. Nie rozczarujesz się.
swoją szansę, Klecho. Rób, co masz robić. Wy naziści umiecie tylko to. Jest tam skrót, z którego możecie skorzystać. Idź już, synu, w drogę. Zna ksiądz Kozerę? Czy go znam? Wychował się w parafialnym sierocińcu. A teraz ruszajcie, z Bogiem. Błogosławię was wszystkich. Przez metalową kratę dostaniemy się do katakumb, a stamtąd do kościoła. Musimy szukać kraty z zamkiem. Ruszamy! Wy dwaj idziecie przodem. Wiecie, czego szukamy. Say it, mate!